Marcin Wiku, witam państwa serdecznie. To jest telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania i pytanie na teraz. Kto powinien nauczyć lewicę historii? Przyczynkiem do tego pytania są słowa Włodzimierza Czarzastego i o tym za chwileczkę, ale najpierw przedstawię gości. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica. Witam serdecznie, pani poseł. Dzień dobry. I Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No to wróćmy, czy tak, na początek przedstawmy te słowa Włodzimierza Czarzastego. To fragment programu Gość Wiadomości z telewizji Polskiej, Włodzimierz Czarzasty. Żołnierzy radzieckich. Proszę pana, odbudowanie... Ci ludzie nas wyzwolili, czyli ci ludzie dali nam wolność, tak? Mówił pan o żołnierzach sowieckich. Na terenie Polski zginęło łącznie z obozami 700 tysięcy żołnierzy radzieckich. Czy pan chce, czy pan nie chce? Jakby pan porozmawiał ze swoimi dziadkami i rodzicami, to by pamiętał czasu... To dobrze, bo to dobrze o panu świadczy. To by panu powiedzieli, że tereny, które zostały wyzwolone, tereny odzyskane, były wyzwalane przez dwie armie. Jedna armia to była armia Wojska Polskiego, między innymi przez generała Jaruzelskiego, akurat tamtędy koło Szczecina szła, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy wtedy, a byli i ukraińscy i różni. Proszę pana, powiedziałem również na tym spotkaniu, że nie mogli dać wolności ludzie, którzy tej wolności sami nie mieli. Ale jeżeli ktokolwiek powie do mnie, że i obciąży żołnierzy radzieckich tym, że ginęli, to niech pan powie to matkom, które miały synów. Czy to jest syn, który był w jednej armii, czy w innej armii i ginął? Matka płacze tak samo. Ciekawy jestem tylko, co powiedzieć matkom dzieci pomordowanych przez sowieckich żołnierzy. To co samo, powiedzieć, co powiedzieć matkom to samo, niech, sowieckich, ale, radzieckich ale żołnierzy? Więc pan, mówienie o tym, dziękowanie sowieckim żołnierzom za wyzwolenie jest naprawdę grubą przesadą. Wyzwolenie to było, czy nie wyzwolenie? Będzie pani broniła słów przewodniczącego Czarzastego? Zadał pan pytanie na początku, kto powinien lewicę nauczyć historii. Historii uczą nas historycy i fakty, które wszyscy znamy. Więc te fakty, które podał Włodzimierz Czarzasty, są absolutnie prawdziwe. Ja jestem ze Szczecina i u mnie w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim, w Koszalinie i w wielu innych miejscowościach są mogiły żołnierzy, którzy przeszli szlak od Lenino aż do Berlina. Wiele razy byłam też w Berlinie, tam stoi czołg radziecki i Berlińczycy go nie wyrzucają. Bo Niemcy, Berlińczycy wiedzą, że historia nie jest czarno-biała i z jednej strony Hitlera unicestwiła armia radziecka, a alianci z drugiej strony. Niestety alianci nie przyszli tutaj do nas, do Polski, nie wyzwolili obozu Auschwitz, chociaż dokładnie wiedzieli od naszego Jana Karskiego, co tam się dzieje. Ci, którzy byli tam uwięzieni, którzy byli tam katowani i mordowani, o ile przeżyli, tą wolność otrzymali od żołnierzy radzieckich. Ten manewr okalający Kraków to również była Armia Czerwona, Armia Radziecka i w tej armii byli też żołnierze polscy. I na tym cmentarzu w Szczecinie i innych cmentarzach jest wiele mogił młodych chłopaków, których politycy wysłali na wojnę, bo to politycy wysyłają na wojnę, a więc nie ci żołnierze są winni, że muszą ginąć. I to są oczywiście fakty, panie pośle, ale jakie zabarwienie tych faktów by tutaj należało przedstawić, bo to wyzwolenie nie było takim sobie po prostu wyzwoleniem, tak? Mówi się o zamianie okupacji jednej na drugą tak naprawdę. Ja nie znam mogił polskich inteligentów, polskich żołnierzy pomordowanych na ziemi sowieckiej, na nieludzkiej ziemi. To jest odpowiedź po części na to, co pani mówi o grobach żołnierzy radzieckich, które są opisane, oznaczone. Bezimienne są w wielu wypadkach. Więc to są fakty, jeżeli mówimy o faktach. Faktem jest, że jedną okupację hitlerowską zamieniono na okres niewoli sowieckiej. To jest kwestia bezsporna. Jeżeli ktoś chce z tym polemizować, to chce uprawiać, nie wiem, postprawdę, pisać historię Polski na nowo. Ja tu słyszałem pan Czarzasty, że pan Jaruzelski ma swój znaczny udział w wyzwoleniu Polski spod niemieckiego hitleryzmu. A tutaj można byłoby z tym bardzo mocno też polemizować. Natomiast to jest bez wątpienia, to co mówi pan Czarzasty, to jest wojna frakcji w lewicy. Mamy za kilka miesięcy wybory prezydenckie. Wiemy, że pan
Zandberg będzie startował zapewne samodzielnie. Lewica wystawi kogoś innego jako kandydata i trzeba jakoś zagospodarować ten elektorat, twardy elektorat, który właśnie na tej kłamliwej historii chce pisać historię i prawdę na nowo, bo co do tak zwanych dobrodziejstw wojsk sowieckich, to ja mogę długo mówić, pani poseł, bardzo długo, w oparciu o fakty, o odczucia, doznania rodzinne. Oczywiście, wszyscy znamy to, mogę mówić czym dość jest długo wojna i że wojna tym, przynosi ale pani, gwałty, ale mordy i ale nic pani, dobrego. Pani poseł, ale jeśli pani poseł, ja dokończę. Proszę. Mogę również długo mówić o tym, czym był hitleryzm niemiecki, poprzez opowiadania mojej mamy, która była więźniem obozu przejściowego w Dachau. Więc to są fakty. I jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, kto powinien nauczyć lekcji historii lewicy, to mam wrażenie, że chyba nikt nie nauczy. Lewica będzie, że tak powiem, tkwiła w tej swojej postprawdzie, twierdząc, że armia radziecka, armia sowiecka wyzwoliła Polskę. Był oczywiście pewien układ geopolityczny ustalony, podzielono strefy wpływów. Tak, strefy wpływów. I niestety mieliśmy to nieszczęście, że wymordowali Sowieci nam co najlepszą inteligencję, zepchnęli Polskę w jakiś taki niebyt cywilizacyjny, bo gdybyśmy byli w tej strefie drugiej amerykańskiej, myślę, że przegonilibyśmy już dawno i gospodarkę niemiecką, i gospodarkę francuską. Zachód nas niestety Więc mówienie zostawił. O tym, że Sowieci nas wyzwolili, jest po prostu myśleniem na skróty pod potrzeby ideologii komunistycznej, pod potrzeby ideologii środowisk lewicowych, neomarksistowskich, które oczywiście odtworzono dzięki też przy okazji polityce Grzegorza Schetyny. Pani poseł, to ja muszę też tutaj się proszę. Wtrącić. Historia niestety nie jest czarno-biała. Polska prawica by chciała historię uczynić czarno-białą, ale tak jak jedni czuli się wyzwoleni, inni czuli się zniewoleni i zostali zamordowani przez żołnierzy wyklętych. Ludność cywilna została mordowana przez żołnierzy wyklętych, no, których narracja, teraz polska właśnie, prawica gloryfikuje i wykonaniu. Robi. Proszę tak, nie przerywać. Tak, prosił pan, żeby nie przerywać. Więc niestety wiele ofiar żołnierzy wyklętych i ci ludzie również wspominają i cierpią i nie zgadzają się z tą narracją polskiej prawicy. A więc o historii przede wszystkim powinni mówić historycy, znawcy historii. To tak jak prawicowe panie minister nie wiedziały, kto spowodował zagładę Żydów już po wojnie w różnych polskich miastach i próbują od tego uciec, odciąć się. Wiemy, kto spowodował marzec 68. Tak, aha, wasze oczywiście. Komunistyczne A kto spowodował, kto jest winny Jedwabnemu, że to my Polacy? Bardzo trudno się polskiej prawicy to do tego takie przyznać. Takie przerzucenie winy, szanowni państwo, mogłoby trwać i trwać. Ja dlatego zapytam powinni o tym rozmawiać historycy, a politycy powinni rozwiązywać no, ale problemy akurat, współczesności. Akurat tak się stało, że politycy i to liderzy polityczni bardzo chętnie na ten temat rozmawiają. Oczywiście. Siedząc w tym studiu, nawet politycy lewicy mówili, że lewica ta obecna, która jest w Sejmie, to są tak naprawdę trzy frakcje. Czy to podejście do historii jakoś was różni wewnątrz tego obozu? Czy jest coś w tym, co mówił pan poseł, że to jest jakaś walka wewnętrzna, żeby być może bardziej wyrazistym, może czymś zabłysnąć? Tutaj właśnie jestem bardzo zdziwiona, że poseł prawicy wie, co się dzieje na tej lewicy, że to jest jakaś walka wewnętrzna. Ale są pewne rzeczy, które gołym okiem po prostu widać. Dlatego pytam panią jako przedstawicielkę lewicy. Muszę obalić te mity, ponieważ współpraca w naszym klubie układa się bardzo dobrze. Jeśli mamy jakieś różnice zdanie, przedyskutowujemy i wyciągamy wspólne wnioski i nie ma żadnej wojny na lewicy. A jeśli chodzi o historię, to fakty pozostaną faktami. Ci żołnierze, którzy zginęli na terenie Polski, oddali życie po to, żeby wyzwolić te ziemie również od hitlerowców. Ja proponuję, żebyśmy spojrzeli na tweeta Adriana Zandberga, taki tweet wpisany po tym, jak usunięto z Białegostoku, znika ulica Łupaszki, brawa dla mieszkańców ulicy, razem również dla Razem Podlaskiej i dla wszystkich, którzy walczyli o tę zmianę. Tutaj padło już kilka słów o żołnierzach wyklętych. Pani poseł, czy pani była na przykład, nie wiem, na Łączce albo w Muzeum na Rakowieckiej, widziała te miejsce, gdzie żołnierze wyklęci Polacy byli stracani? Oczywiście, znam polską historię, ale nigdy nie jest tak, że wszyscy są kryształowi. I w każdej armii wojna powoduje degenerację ludzi.
A to już było po wojnie. To już było po oczywiście, wojnie. Żołnierze wyklęci byli po wojnie i mordowali tych, którzy chcieli już żyć w spokoju. Mówię o tych 300 osobach powołanych na łączkę zrzuconych do bezimiennych grobów. Ale, nie wszyscy są zawsze źli i nie wszyscy popełniają mordy i gwałty. I nie wszyscy żołnierze radzieccy dopuszczali się gwałtów. Najważniejsze, abyśmy my, politycy, mówili, że wojna to zło, że wojny należy unikać za wszelką cenę. Nie mówili, że wojna to wspaniały patriotyzm. Nie niszczyli Muzeum II wojny światowej, które właśnie chce o tym mówić, że uciekajmy od wojny, bo wtedy nie ma nic dobrego. To wyzwolenie, które przyszło do nas w 45 roku, no zaczęło emanować na Rakowieckiej już od 46. Mordowali Polacy Polaków. No ale no to dlaczego po wojnie nie było, to żołnierze wyklęci mordowali ludność cywilną? Proszę pani, ale mówi pani jakieś bzdury. No nie mówię o żadnych bzdurach, to są fakty. Ale to są fakty. Proszę sobie czytać nie tylko narrację polskiej prawicy. Pani poseł, więc pani pozwoli na krótką lekcję historii. Niestety, od pana lekcji historii nie przyjmuję, ponieważ jest pan zaczadzony nienawiścią. Pani nie potrafi panować emocjami swoimi. Pani nie potrafi panować. Pan mi usiłuje coś wmówić. A mnie lekcji historii uczą książki i historycy, nie polityk polskiej więc pani prawicy. Pozwoli, że ja coś powiem, a pani może to przyjąć, może nie. Pan mówić do widzów, nie, bo ja jesteśmy w programie telewizyjnym. Do, pani, bo do mnie w części nie trzeba mówić. Więc fakty. Jeżeli ktoś kolaborował z armią sowiecką, zdradzał polską inteligencję, jeżeli ktoś dopuszczał się gwałtów i kradzieży, podlegał wyrokom polskiego państwa podziemnego. Te wyroki śmierci, które tak przypisujecie żołnierzom wyklętym, były pochodną właśnie tego typu postaw niektórych Polaków, Białorusinów, Ukraińców i tak dalej. To absolutna bzdura. Tak, ludzie chcieli spokoju tak po maju 45 roku. Czy ktoś z pani rodziny, ci ludzie byli czy ktoś mordowani. Z pani rodziny doznał tak proszę zwanych pana, dobroci systemu zła, jaki był komunizm? Proszę pana, to ja jest moja osobista teścia. Sprawa, moja rodzina i ciężkiego więzienia. Rodzina pańska jest oczywiście ważna, ale nie ma znaczenia wie pani, co całym osądzie. Pani poseł, posłuchajmy tej historii, zaraz pani odpowie. Bardzo proszę. Mój teść, świętej pamięci teść, 8 lat ciężkiego więzienia, jako bardzo młody człowiek, z czego rok śledztwa w informacji wojskowej na Kleczkowskiej i sądowej we Wrocławiu. Do końca swoich dni miał nocne koszmary. Nocne koszmary, krzyczał przez sen i tak dalej. Moja mama, która doznała też tak zwanych dobroci tamtego systemu, zła, jakim był hitleryzm, niemiecki faszyzm, opowiadała mi o tym, co przeżywała, będąc w Dachau. Więc ja mam gruntowną wiedzę, wyprowadzoną nie tylko z podręczników, ale również z doświadczeń osób mi bliskich. Jeżeli ktoś mówi, że żołnierze wyklęci, polska armia podziemna, to byli bandyci, mordowali, gwałcili i tak dalej. To są fakty. Jest po prostu wierutnym kłamstwem. Natomiast jeżeli się dopuszczano takich rzeczy, a się dopuszczano, to państwo polskie, polskie państwo podziemne wykonywało na takich ludziach też wyroki śmierci, że pani to wreszcie przyjęła to do wiadomości. Niestety to są fakty, to się zdarzało i historia nie jest czarno-biała. Wojna jest rzeczą okrutną i jako politycy powinniśmy mówić wspólnie i robić wszystko, żeby wojny nie było. Proszę mi teraz nie przerywać. Proszę mi nie przerywać, bo się pan powtarza. Mamy teraz Unię Europejską i dzięki Unii Europejskiej mamy pokój w Europie od wielu, wielu lat. I polska prawica nie szanuje tego projektu politycznego. Nazywa to szmatą. Proszę panią, w referendum nawoływaliśmy za tym, aby przystąpić do Unii Europejskiej. Aby nie było pani poseł, ale a propos historii, która ma nas uczyć na przyszłość, oczywiście, i tutaj jest pełna zgoda, tylko że pewne rzeczy no, musimy nazwać po imieniu. Te koszmary, o których nocne, o których mówił pan poseł, pani to nazwie jakimś dobrodziejstwem tego wyzwolenia? Ale absolutnie nie, ale wojna niesie ze sobą takie rzeczy. Ludzie w różny sposób reagują na okrucieństwo, na samotność, na przemoc. A to się dzieje podczas wojny. I tylko wszyscy że wiemy, mówimy, że wyzwolenie były gwałty. Już po wyzwoleniu, pani poseł, 45 po wyzwoleniu. Żołnierze nie wyklęci ma wojny. To był okres po wyzwoleniu.
No tak. Po tym, jak już mieliśmy polskie państwo, wszystkie armie zaprzestały działań wojennych i nie należało już strzelać do ludności cywilnej. Ale wojsko, i ale nie należało nie robić pogromów w Kielcach, i to my Polacy robiliśmy również, że już było proszę po pani. Wojnie. Pani poseł, no nie należało strzelać do ludzi. 1963 rok, tak. Kiedy Beatlesi nagrywają pierwszą tak. płytę, a z bronią w ręku ginie ostatni żołnierz wyklęty. Tak jest. Józef Franczak. A co on jeszcze robił w tych lasach? No, proszę się zastanowić. Aha, na pewno się zgadzał z wyzwoleniem. No to powinien wyjechać za granicę, tak jak wielu Polaków, a nie siedzieć w lasach i atakować cywilne jednostki, posterunki, pocztę polską i tak dalej. Ale pan nie będzie mnie wychowywał, bo ja jestem Polką, patriotką i się nie wstydzę. Niestety nie wstydzę się niczego. Szanowni państwo, bardzo różnie rozumiany patriotyzm tutaj mamy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Mówmy o przyszłości. O Unii Europejskiej, zdecydowanie o przyszłości, ale dużo wiedząc o przeszłości. Za chwileczkę Jacek Pawłowicz i Marcin Celiński, za chwileczkę w naszym studiu. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Witam po przerwie. Kolejni goście, Marcin Celiński, publicysta, Halo Radio. Dzień dobry, witam serdecznie. I Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Panowie, w poprzedniej części ja się trochę jeszcze nie mogę otrząsnąć, bo wydawało mi się, że jak wypuścimy fragment wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, który mówi o tym, że Armia Czerwona wyzwalała ziemię polskie, to już będzie hardkorowo. No ale to, co zaproponowała nam tutaj pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, no to było coś wstrząsającego, która jednak no, tą tezę o wyzwoleniu posunęła już tak daleko, że chyba dalej to już nawet ściany nie ma. Marcin Celiński. No, to trochę ciężko komentować, szczególnie jak mówią na ten temat politycy, bo ja rozumiem, że część polityków SLD czy szeroko rozumianej lewicy cały czas choruje na jakiś syndrom uwiarygodnienia się. Pani jest z Wiosny Biedronia akurat, więc to tak. No to mnie zaskakuje, nie powinna mieć tego syndromu, no ale to jest jednak jakaś tęsknota za PRL-em i uwiarygodnieniem PRL-u jako takiego, no bo jeżeli przyjmiemy, że armia sowiecka nie wyzwalała, no to musimy sobie zadać pytanie, no to co to był PRL. I jak mówią politycy, to oczywiście, co zresztą widzieliśmy, emocje zaczynają sięgać zenitu, natomiast no może warto po prostu powiedzieć tak, jak to było w zgodzie z historią. Armia sowiecka zajmowała kolejne terytoria i nawet jeżeli potem dopisywała do tego przydomek taki, że to było jakieś wyzwolenie, to nie było wyzwolenie, to było zajmowanie kolejnych terytoriów, co do których zresztą Stalin miał określone plany, a te plany już wcześniej w momencie wkraczania wojsk na ziemie polskie były przecież znane i z konferencji w Teheranie i ostatecznie przyklepane konferencją jałtańską, więc nie chodziło tu o żadne wyzwolenie, tylko zajęcie tej strefy wpływów, która została ustalana na konferencjach międzynarodowych, i sposób organizacji później tej strefy wpływów, to jest zupełnie odrębna sprawa, natomiast z całą pewnością nikt nie wchodził, żeby nas wyzwalać, to jest jedna rzecz, choć należy zauważyć rzecz drugą. W momencie, kiedy armia sowiecka wkraczała na tereny polskie, to wtedy mieliśmy do czynienia z trochę inną formą okupacji niemieckiej niż to było jeszcze choćby w 1940-41 roku. Wtedy mieliśmy już kraj wyniszczony także rekwizycjami. Terror niemiecki roku 44 był, choć no, ciężko skalować, bo on zawsze był duży, ale w 44 roku był dużo większy niż choćby w roku 40. W związku z czym wkroczenie Sowietów dawało wielu obywatelom, większości obywateli Rzeczypospolitej, pewną ulgę, ponieważ te dwa mocarstwa miały inne cele wobec Polaków. Celem niemieckim było zniszczenie narodu polskiego, celem sowieckim było podporządkowanie, co oznaczało, że ta okupacja druga była siłą rzeczy lżejszą okupacją. Czekaliśmy ciebie, czerwona zaraza, byś nas wybawiła od czarnej śmierci, no, jak pisał Żytek Szczepański, tak? Więc panie dyrektorze, kto ma nauczyć lewicę historii? Kto? Nie wiem, ale wiem gdzie, wiem, że na Rakowieckiej w Muzeum
powiedział, można by się trochę podłuczyć albo przynajmniej dotknąć tej historii, żeby poczuć, że to wyzwolenie to nie było takie miodem i mlekiem, tylko raczej krwią płynące. Znaczy, pomimo wielu naszych zaproszeń, nikt z tej formacji politycznej się nie pojawił jeszcze u nas. Także zaproszenie aktualne. Zaproszenie jest jak najbardziej... Jakbym dostał nas zaproszenie na Rakowiecką, też bym się dwa razy zastanowił. Jakby to nie brzmiało, to ale już trochę jednak inny. Jest to Rakowiecka, tak. 37, ten adres jest wyjątkowy. Tam mówimy o dwóch okupacjach, a właśnie tam na Rakowieckiej te dwa wielkie totalitaryzmy, które dotknęły Polskę w XX wieku, no, widać jak w soczewce, to tam się skupiają zbrodnie tych totalitaryzmów. Przede wszystkim pytanie, czy ludzie reprezentujący formację postkomunistyczną w ogóle chcą się nauczyć historii, czy chcą jej poznać, bo z tego, co słyszałem przed chwilą, to ta pani naprawdę jest absolutnie sterylna, jeśli chodzi o wiedzę historyczną, i powtarza tylko bełkot propagandowy, który no wcześniej zaprezentował jej szef Czerzasty. Tutaj nie ma dyskusji o historii, tutaj nie ma dyskusji o poznawaniu historii, o polskich bohaterach, tylko jest zwykła agitka bolszewicka, która jest powtarzana od lat 40., że polskie podziemie niepodległościowe, czyli żołnierze najpiękniejszej polskiej armii, którzy w 8 maja 45 roku, zamiast iść na defiladę zwycięstwa, zamiast iść uczyć się, kochać, tworzyć rodziny, pozostali w lesie i musieli dalej walczyć, ponieważ byli traktowani jak zwierzyna, były obławy organizowane na nich, byli po prostu brutalnie mordowani, wystrzeliwani. Było walka podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny w Europie była naturalną po prostu konsekwencją tego, co robili tutaj Sowieci i komuniści w momencie, kiedy wchodzili na polscy komuniści niestety, kiedy Armia Czerwona wchodziła na tereny Rzeczypospolitej. Ogrom zbrodni, ogrom terroru, który wtedy dotknął polskie społeczeństwo, był naprawdę niewyobrażalny. Rzeczywiście było tak, że ludzie wreszcie chcieli mieć święty spokój, wreszcie chcieli żyć, wreszcie chcieli uprawiać swoją ziemię, a nie mogli, ponieważ terror wprowadzony przez nowego okupanta nie pozwalał im na to. Szanowni państwo, to teraz proponuję dwa fragmenty wypowiedzi Leszka Millera też w tym temacie. No, lewica tutaj jest bardzo, bardzo konsekwentna. Żołnierze radzieccy wyzwolili nas od hitleryzmu, od okupacji hitlerowskiej i od niebezpieczeństwa eksterminacji. W planie Hitlera i całej ówczesnej elity po Żydach my mieliśmy iść do krematorium. I gdyby, proszę pani, Armia Czerwona nie przeszła przez Polskę, to ani pani, ani ja byśmy tu się nie mogli spotkać, bo albo byśmy się nie urodzili, bo nasi rodzice byliby zamordowani, albo byliśmy w charakterze niewolników. Ale jakie to było wyzwolenie? Proszę pani, to są sprawy tragiczne, na którymi trzeba się pochylić oczywiście, tylko to jest wojna. Jeżeli chodzi o gwałty, to zastrzeżenia czy zarzuty w stosunku do żołnierzy amerykańskich czy brytyjskich w Niemczech Zachodnich są takie same. Ja to jest wojna. Nie wchodzę dalej. Wojna czyni ludzi bestiami, chociaż niektórzy nie są bestiami, ale niektórzy są. I to są wypadki bestialskie. Wojna czyni ludzi bestiami. Właściwie z tym jednym zdaniem Leszka Millera mogę się zgodzić, ale zapytam panów tak już trochę patrząc na tą dzisiejszą lewicę. Czy rzeczywiście jest tak, że to są trzy lewice, z których się składa ta jedna, która jest w Sejmie, i oni muszą się czymś różnić również takimi, czy też jakby wyświetlać siebie bardziej na tle tej całej lewicy takimi wyskokami na temat historii? Ja myślę, że po pierwsze, to lewicy, czy ona jest jedna, dwie czy trzy, zawsze szkodzi, bo każdej formacji szkodzi, jeżeli zaczyna rozmijać się z prawdą. I zresztą widać też, jak prawicy szkodzi rozmijanie się z prawdą i momentami gloryfikowanie czegoś, co nie powinno być gloryfikowane. Tak samo lewicy, ta druga skrajność, zaszkodzi. Ja myślę, że w tej lewicy są generalnie dwa
i one nie są strukturalne, są dwie formacje. Jedna formacja tych, którzy nie potrafią od PRL-u się uwolnić, i tutaj Leszek Miller jest znakomitym przykładem, i formacja młodych, którzy się chyba po prostu tym nie zajmują i ich i nie zamierzają wchodzić w tego typu spory, tylko zajmują się bardziej sprawami bieżącymi i przyszłymi, i to jest prawdopodobnie większość, bo tu z zaskoczeniem dowiedziałem się, że pani, która była w studiu przed chwilą, nie jest z SLD, ale myślę, że większość tych ludzi, nowych posłów z Wiosny i nowych posłów z Razem, raczej nie zajmuje się historią i mają to trochę we własnej doktrynie, nie zajmowanie się historią. Ale są też ci tacy średni, jak na przykład Andrzej Rozenek, którzy walczą o to, żeby przywrócić emerytury ubekom. To jest taki jakiś, nie wiem, no, zagospodarowanie tego elektoratu, który leżał trochę odłogiem? Trochę diabeł tkwi w szczegółach, bo ja akurat w przypadku ludzi, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 90 roku, w 89, 90 roku, uważam, że jest to zerwanie pewnej umowy, którą to państwo z nimi zawarło, weryfikując ich pozytywnie i przyjmując do nowych służb. Ale to jest jakby już szczegół, co no do tak, zasady. Ale tutaj jakby chodzi o to, żeby chyba dowalić temu wrogowi jednemu, któremu mamy, czyli PiS-owi w tym momencie, no i jakby odwróćmy całkowicie tą dezubekizację. To jest, ale to już jest zagranie czysto polityczne. To jest z historią i z rozważaniem. To jest polityczna, to nic innego. To, że ten pan chce przywracać emerytury byłym ubekom, no tutaj też bym się nie bardzo zgodził z panem, że to państwo polskie umowę z nimi zawarło. Pewne środowisko zawarło umowę. Natomiast proszę pamiętać, że jednak była duża grupa ludzi związanych z opozycją, którzy głosu wtedy nie mieli i którzy nie zgadzali się na tak miękkie postępowanie z byłymi ubekami. Niestety bardzo dużo przeszło do pracy w policji, w UOP-ie czy w innych instytucjach tego państwa, i weryfikacja, która ich dotyczyła, no ja akurat obserwowałem na swoim terenie, była naprawdę wyjątkowo miękka. Przechodzili weryfikację ludzi, którzy nigdy nie powinni w tych służbach pracować. Ale także pan, tu się z panem głęboko nie zgodzę, bo państwo polskie zawsze jest zarządzane przez jakieś środowisko, natomiast to, co powinniśmy wspólnie szanować, to ciągłość państwa. W związku z czym w tej chwili państwo polskie jest zarządzane przez jakieś środowisko, z którym ja się bardzo głęboko nie zgadzam, ale to nie oznacza, że ja będę tylko z racji tego, że to środowisko rządzi, kontestował państwo. Więc proponuję tamtego państwa, które zawierało określoną umowę, a ta weryfikacja tak naprawdę zależała od województwa. Były województwa, gdzie ona była przeprowadzona dosyć mocno, były takie dzielżej, i to jak w każdej maszynie, szczególnie takiej, która wtedy była budowana, się zdarza. Ja nie mówię, że to dobrze, tylko przyjmuję fakt do wiadomości. I zakładam, że państwo polskie powinno dotrzymywać umów bez względu na to, kto w danym momencie, jakie środowisko dominuje w tym państwie. Jeżeli państwo ma budzić szacunek obywateli i jeżeli państwo ma trwać, to ono musi dotrzymywać swoich umów. To taka niezgoda czy też brak kontynuacji tutaj widać trochę po ulicach, tak? Jeżeli próbujemy dekomunizować strefę publiczną i chyba się zgadzamy z tym, że to powinno następować, no to znowu następuje ta rekomunizacja, czy jak to nazwać, rekomunizacja, tak? To znaczy, że pewne zdekomunizowane ulice są przywracane, i to już wygląda na taką absolutnie doraźną polityczną złośliwość w tym momencie. Polityczną złośliwość, ale cały czas podkreślam, to jest cały czas puszczenia oka do swojego elektoratu, do elektoratu postkomunistycznego. Tutaj dobrze pan przedstawił, że są te dwie lewice, postkomunistyczna i ta młoda, która nowa, która się tworzy, która szuka swojego miejsca. No, kiedy słucham Millera czy Czarzastego, no ci ludzie akurat są ostatnimi ludźmi, którzy powinni się wypowiadać w imieniu polskiej lewicy. Proszę pamiętać, że kiedy ale jeśli działa taka, się jeśli taki, taka jest ale lewica, proszę, to jest szefem. Chwila, ja chcę powiedzieć o historii. Akurat Czarzasty nie jest osobą ze swoją przeszłością w PZPR-ze, Miller ze swoją historią w PZPR-ze. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy komunikacja
komuniści dochodzili w Polsce do władzy, to ludzie polskiej lewicy, polskiej partii socjalistycznej siedzieli w więzieniach, byli mordowani przez bojówki komunistyczne, chociażby przypomnijmy tutaj Kazimierza Pużaka, no na Boga. I Czarzasty może się dzisiaj nazywać czym chce, lewicą czy kosmitą nawet, ale pamiętajmy o ludziach polskiej lewicy, którzy nie zgadzali się na narzucony Polsce system komunistyczny, walczyli z nim i za to zapłacili życie. Ale to się nie kłóci zupełnie z tą pamięcią, natomiast no trochę jest tak, że czasu nie cofniemy i Leszek Miller, uważany za lewicę, możemy się zgodzić merytorycznie co do tego, że jakoś mało słusznie, zostawał premierem, jego partia wygrywała wybory, jest w tej chwili europosłem, także z dobrym wynikiem wyborczym, więc też musimy przyjmować to. Czarzasty jest posłem i wprowadził swoją partię do parlamentu i możemy na gruncie historycznym sobie stawiać różne tezy, natomiast na gruncie politycznym Polacy po prostu tak wybrali, no taką lewicę sobie wybrali, a nie żadną inną. No, to poletko lewicy tej socjalnej chyba zostało zagospodarowane, dlatego lewica musi szukać się gdzieś po brzegach albo w innej merytoryce. Kto ma nauczyć lewicę historii? Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Marcin Celiński, Jacek Pawłowicz, dziękuję bardzo. Za chwileczkę wracamy z kolejnymi zagadnieniami. Zostańcie państwo z nami.